mini przerwa na nalewanie AdBlue. Dzisiaj musieliśmy zatankować AdBlue, bo się kontrolka zapaliła. Więc przyznam szczerze, że nie wiem dlaczego, ale mi się pali jak mam połowę baku. Nie wiem, może ktoś mi podpowie, bo ja nie mam bladego pojęcia o tym AdBlue nic. I jeżeli tam mam połowę baku AdBlue, to sygnalizacja mi się już zapaliła, żeby zatankować. A widzę, że mi właśnie wchodzi 11-12 litrów. Zobaczymy, ile wejdzie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale 12, niecałe 13 litrów, 26 euro i płacimy po 2 euro 10 centów, 15 centów za AdBlue. I teraz słuchajcie, nie wiem jak wam, kto korzysta z AdBlue, wystarcza, ale ja ostatni raz tankowałem dokładnie 3,5 tysiąca kilometrów temu i po 3,5 tysiącach kilometrów zgłosiła mi się właśnie kontrolka i musiałem dolać 12 litrów AdBlue. Ciekawe, czy wam też tak samo pali. My już jesteśmy blisko, bo zostało nam 23 km, przejechane 157 km w fantastycznym czasie, 3 godziny 15 minut. Słuchajcie, jesteśmy pod recepcją naszego kempingu, Camping Porton Biondi, coś takiego, z widokiem na rejkę, tam ją widać, ale potem to pokażę dokładniej. Mniej więcej tak to tu wygląda na sam dzień dobry i powiem tak, pokazuję to od razu teraz, bo ja nie wiem, czy my tu wyjedziemy, czy są tu jakieś miejscówki, bo już do tego tak podchodzę, że jedziemy na wielkiej niewiadomej. Zaraz się okaże. Opowiadaj. O kurczę, my jesteśmy tutaj. Tu. Dobra, tu? Jesteśmy tu mam tu. Jechać? Tu pan powiedział, tu możesz jechać. A co ci tu pan tak, zaznaczył? Możesz jechać albo możesz jechać. No to jest wolne. Wolne. Tu jest wolne, tu i, jest wolne i, to, i tu i, jest wolne. A to? To no też chyba są wolne. Też, no możesz się przejechać, dobra. Jak znajdziesz. Dobra. To będziesz się wracał. I do niego przyjść i no, powiedzieć, oczywiście. Które. Dobra, to ty trzymasz tak mapkę, tak mapkę trzymasz, a ja mniej więcej... Do 6, do 7 metrów 19 euro plus 7,50 person. Dobra, potem zobaczymy. Słuchajcie, my się za bardzo nawet nie rozkładamy. Lecimy o tam do Rovinj, zobaczymy taki pierwszy strzał, jak to wygląda, a potem dopiero wam pokażę ten cały kemping, bo wygląda dość ciekawie, a jutro go zopiniujemy i jak go poznamy, co tu jest, jakie mamy tu możliwości. Zaraz po wyjściu z kempingu jest tutaj o zejście w dół, także tutaj jest taka część plażowa, z której można skorzystać, no bo kemping nie ma bezpośredniego położenia do kempingu, a my idziemy tą ścieżką, licząc na to, że dojdziemy do centrum. Mapka pokazała nam niecałe 2 km do tej wieży, którą tam widzicie. I to jest jakieś tam 20-25 minut. Więc tak naprawdę zaraz to sprawdzimy. Dobra, słuchajcie, nie to, że pokazuję tego Chimera, że jest fajny. Chodzi o to, że po 13 minutach łazikowania przeszliśmy 1 km i praktycznie my jesteśmy na miejscu. Tak więc można powiedzieć, że w niecałe 15 minut doszliśmy tutaj do mariny, która praktycznie jest przed polem Rovinj, no bo ją tutaj widać, a też jak widzicie są tutaj parkingi, jeżeli ktoś by chciał podjechać, to tak jak ten Chimer może sobie stanąć, zapłacić za parę euro za dniówki i pójść przyeksplorować Rovinj, jeżeli komuś już tu nie chce zostawać na nockę. Coś wam pokażę. Oni tutaj w centrum miasta taką rozbiórkę prowadzą wielkich tych, ale to po to, że powstanie tutaj w Rovinj
taki wielki apartamentowiec, hotel, nie wiem co to powstanie, ale ten budynek tutaj jest w tym miejscu tego, co tutaj robią. No, za 2-3 lata tu będą stały jakby luksusowe rzeczy. Słuchajcie, ja mój stoper już wyłączam, ale mamy do tego miejsca 20 minut spacerkiem z kempingu plus kilometr 500. Szczerze to myśmy nawet stwierdzili, że się nie opłaca rowerów odpinać. No bo to tak szczerze, no 20 minut, no co to jest za spacerek? No, no żaden, prawda? No ale już jest klimacik, już jest widoczek. Ślicznie. Doszliśmy do samej ściany. Teraz przez ryneczek, który tutaj ma różne ciekawe artefakty typu rakija lub inne soki wiśniowe. My się przez niego teraz przebijemy. Jakby ktoś się pytał, to taka rakija 10 euro kosztuje. Dobra, lecimy. Jest tu co patrzeć, jest tu co oglądać. Fajnie to wygląda. Przyznaję, że raz żeśmy dopadli jedną fajną rzecz. Jedną fajną rzecz żeśmy dopadli. I kurczę, po przejechaniu całej Chorwacji właśnie wracamy do faceta, który nam to sprzedał. No, my sobie teraz pobłądzimy tutaj po centrum. Przyznaję szczerze, że bladego pojęcia nie mam gdzie iść, więc eksplorujemy tak w cudzysłowie na pałę. No ale raczej nie jest to zbyt duże miasto, żeby się tu zgubić. No jak się zgubimy, to też będzie fajnie. W Wenecji strasznie się lubię gubić. No bo tam w Wenecji jak się człowiek zgubi, to różne uliczki fajne. A tu też jest fantastycznie. Zobaczcie, jak wygląda Marina w Rovinj. No powiem szczerze, że idzie tutaj zawiesić oko i wychilloutować się. Są same knajpki wzdłuż wybrzeża. No i potem tutaj mamy to Rovinj. A myśmy dopiero weszli na... No nigdzie żeśmy jeszcze nie weszli, tak to powiem. No jesteśmy w samej Marinie, jeszcze nic tutaj nie znamy. Aż korci człowieka, żeby tutaj dłużej zostać. Zresztą zobaczymy. No ja wam powiem tak, chyba wszędzie w Chorwacji są te restauracyjki. Chorwacja chyba składa się z tych restauracyjek i ze swojego wybrzeża, tak? Czyli my praktycznie przyjeżdżamy tutaj na to wybrzeże, dla tego koloru. O kurczę, ta jest fajna. Ta jest super. No, tu jest kapitalna, nie to, że knajpa, bo knajpa też, no ale ta plażyczka tutaj na samym dole. Schodki, wejście do wody, można się ochłodzić. Tutaj jest wytyczony teren, dokąd można, że tak powiem, pływać. O, tam proszę, kolejna. No, a my jesteśmy, że tak powiem, idziemy sobie dookoła tego wszystkiego. I tak się zastanawiamy, czy wziąć dzisiaj łódkę na zachód słońca. Zobaczymy. A i żeby nie było, to nie są żadne jakieś miliony monet. Bo tak naprawdę taki rejs na zachodzie słońca dookoła Rovinj godzinny, to jest 15 euro. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem, no ale mi się wydaje, że raczej cena jest bardzo przystępna za taką atrakcję. Zobaczymy. Słuchajcie, taka dziwna restauracja jest, nie wiem. No i co prawda mają widok, że tak powiem, na morze, ale szczerze to nie wiem, jak tam obsługują tych klientów. Może wejdziemy do środka, czy jest otwarta, czy nie. Jest zamknięta, no to dzisiaj jest zamknięta. Taka mała, to może taka wieczorek, takie się robi wieczorki kawalerskie. A tutaj widoczek ze szczytów tej mini restauracyjki. My idziemy w tamto miejsce. Jak widzicie, wygramoliliśmy się tutaj na samą górę, na sam szczyt. Tym razem na górze nie ma cmentarza.
Przynajmniej na razie go jeszcze nie widzimy. No ale oczywiście z górki jest obłędny widok dookoła. Tutaj fragmencik wam pokażę. Być może to... Dobra, już myślałem, że to był cmentarz. Chociaż nie wiadomo, może był, a oni tutaj eksplorowali groby i przenieśli je gdzie indziej. Tutaj z góry zobaczymy panoramkę na Rowini. Słuchajcie, powiem tak szczerze. Gdyby to był taki deszczowy, pochmurny dzień, cieszyłbym się, że tu wylazłem i widzę to, co widzę. Ale jeżeli to jest taki skwarkowy dzień, leci żar z nieba, a ja się czuję, jakby mnie grillowali, to autentycznie nie rekomenduję tej wycieczki tutaj na samą górę. Nawet nie ma gdzie się schować. O, tutaj w sumie w cieniu można przytrzymać, tak? Nie, ale faktycznie powiem wam tak. Smali niemiłosiernie. A to jest dopiero maj. Co najmniej 25 maj. A tutaj tak słońce smali. No, ja się nie dziwię, że tutaj ludzie siedzą w wodzie albo nad wodą. Bo tak z dala od wody, no to tak czuć. Teraz będziemy szukali drogi zejścia na dół. Ta uliczka to jakaś miazga, a tam są jeszcze w bok uliczki, wiecie, i tak szczerze powiedziawszy, no nie wiem, którędy iść. Tędy czy tędy? Chodźmy, pójdziemy, chodźmy tędy, najwyżej wrócimy. To jest lokal, on teraz jest nieczynny, ale wieczorem będzie czynny. To jest lokal na schodach. Są, że tak powiem, pod ścianą stoliczki rozłożone. No, miazga, no petarda, ale tak powiem. O kurczę, ale tutaj jest w ogóle klimat. Ale klimatyczne miejsce. My tutaj chyba wylądujemy wieczorem, no bo ilość tych knajpek, które są pod tymi domami i klimat tych knajpek wieczorem musi być mega, jak to jest wszystko oświetlone. Teraz idziemy mariną dookoła przejście. O, tak wygląda ta marina. Tam sobie na sam koniec pójdziemy zobaczyć i poszukamy jakiejś miejscówki do siedzenia. Jak widzicie, są tu tak duże ilości miejsc, że ja sobie nie mogę wyobrazić, jak duże ilości ludzi tutaj przyjeżdżają. Muszą być tu masakryczne ilości ludzi, jak oni mają tu po prostu wszędzie stoliki, wszędzie, dookoła, wszędzie promenady z widokiem na Rowini. Faktycznie tak, można sobie siedzieć i siedzieć, no ale powiedzmy sobie szczerze, no trzeba też eksplorować. No i idziemy znowu poeksplorować. No, ani tu mają te klimaty, słuchajcie, to są klimaty tak mega porobione, petarda, ale wszystko takie klimatyczne jest, jak to w ogóle wygląda. Ogólnie to jest już godzina 19, słychać tam dzwony w kościele, więc my po całym dniu faktycznie już będziemy szli na kemping. Faktycznie mieliśmy to tak trochę podzielić na dwa razy, że tak powiem. Szybki wypad na miasto, powrót do kampera i potem znów szybki wypad na miasto wieczorem. I przyznaję, że nie wiem, czy nam wyjdzie ten szybki wypad na miasto wieczorem, bo nam się tutaj trochę poprzeciągała ta eksploracja Rowini. I Rowini jest po prostu miasteczkiem petarda. No. To jest naprawdę miasteczko o fantastycznym klimacie, przygotowane na turystów, a dla mnie największą niespodzianką w chwili obecnej, to są ceny. Jednak dzień dzisiejszy to jest najtańsze miasteczko, w jakim byliśmy w Chorwacji. Jeżeli chodzi o ceny takie lokalne.
gdzieś żeśmy sobie tam wytyczyli, że będziemy patrzeć powiedzmy na ile kosztuje piwo i ile kosztuje margarita w całej Chorwacji. No i powiem wam tutaj, że tutaj żeśmy pierwszy raz zapłacili za piwo poniżej 4 euro i za margaritę poniżej 8 euro. No wiadomo, że to się tam potem na wszystkich innych produktach gdzieś tam też inaczej rozchodzi. Ale ogólnie są tutaj najtańsze ceny, jakie żeśmy spotkali. Słuchajcie, my teraz lecimy na kemping. No i będziemy chcieli pokazać właśnie ten kemping, jak wygląda, jak się prezentuje. Bo miasto, no powiedzmy tak, 3-4 dni tutaj na spokojnie można sobie zaplanować, żeby w tym klimacie pobyć. I mam nadzieję, że wieczorny klimat też nas tutaj spotka. Witajcie, witajcie w nowym kolejnym dniu. My na tej miejscówce w Rowini. Z widokiem na Rowini, no może nie jest to za czysty widok, ale tutaj się przebija przez drzewa miasteczko, a ja wam idę teraz zaprezentować ten kemping, bo powiem szczerze, jest to prezentować. Tutaj pod kempingiem codziennie rano pani otwiera świeże bułeczki. My już jesteśmy po tych świeżych bułeczkach. Ja wam pokażę to szybciutko. I te bułeczki no są pyszne na cieplutko. Od razu z pieca. Więc ja po prostu w kapciach wyszedłem 2 metry obok. I są. Tutaj na dole, już pewno wiecie o tym, są plaże. Ja tak zbliżę, żeby przez kratę było widać. O, są tam plaże. Recepcja. I teraz tak szybciutko wam pokażę przegląd tego. My śpimy tu jest świeże pieczywo, tu jest recepcja i teraz pójdziemy sobie tędy. Tu jest sklep, normalny sklep Biedronka. Na górze mamy pizzerię, taką fajną, elegancką, no i sobie zejdziemy. To o, po tej stronie jest dział domków kempingowych. Domki kempingowe, tu są domki kempingowe i on jest taki pod domki kempingowe, a tutaj mamy te miejsca na kampery, tak? Kampery są kółeczkami, a to wszystko są domki kempingowe, tak? I teraz tak, jeśli chodzi o domki kempingowe, to szczerze, nigdy lepszych nie widziałem. Być może mało w swoim życiu widziałem, ale nigdy lepszych nie widziałem. To jest taki na przykład, o, pokażę wam o co chodzi. To jest właśnie taki domek kempingowy przykładowy. I teraz słuchajcie, każdy domek kempingowy ma swój basen. Każdy domek, zobaczcie jak to wygląda. I te baseny, które tutaj widzicie, zresztą pójdziemy tam dalej. Te baseny, które widzicie, są podświetlane w nocy i to po prostu obłędnie wygląda w tych domach. Dobra, teraz polecimy do restauracji i sklepiku, więc się teleportujemy, żebyśmy nie musieli chodzić, bo faktycznie jest tutaj trochę do chodzenia. Aczkolwiek, dobra, jeszcze sekunda, zobaczcie, będziemy przechodzić właśnie koło takiego domku. Zobaczcie, już pewno widzicie basenik. W baseniku woda oczywiście się filtruje całą noc. No i teraz tak, taki domek z widokiem na Rowini, tarasik. Tu pewno nie ma nikogo, tak, pewno nie ma nikogo, bo to by był ten tarasik. O, widok na Rowini. Domki są olbrzymie, naprawdę, bo one są dwuczłonowe. Człon jeden, człon drugi. Pewno po to, żeby dzieci spały osobno, a dorośli osobno. I z tego co widziałem, są też chyba dwójki, co zauważyłem. Dobra, lecimy do sklepu. Sklepik. Tu mamy motocyklistów. Na kempingach bardzo dużo motocyklistów śpi. Zauważyłem, że
niektórzy biorą właśnie domki, być może nie te z basenami, ale biorą domki, a niektórzy śpią pod namiotami, ale faktycznie jest ich dużo. I teraz tak, tu jest bardzo elegancka, fajna restauracyjka, a taka a la carte. Myśmy nie byli, bo wczorajszy dzień był bardzo pełen wrażeń, on na pewno teraz jest zamknięta, ale już wam ją pokazuję. Zobaczcie, elegancka restauracyjka a la carte z malutkim widoczkiem, z taką panoramą na marinę. I my teraz się teleportujemy na drugi koniec ośrodka. Jeszcze tu taki mały przerywnik, zanim dojdziemy na serwis. Są też zwykłe domki, takie bez basenów, takie widać, że delikatnie ząb czasu już je naruszył, ale pewno o dużo niższym standardzie. I teraz tak, plac zabaw dla dzieci, zobaczcie, funkielnówka nieśmigane, to wszystko takie, można powiedzieć, nowe. Mi się wydaje, że ten kemping jest mega nowy. Tam są sanitariaty, które tam widzicie, ale zaraz wam pokażę, jak to wygląda, tylko w innym miejscu, bo idziemy teraz do właśnie takiego głównego centrum prysznicowego WC i innych tam elementów, gdzie się dokonuje serwisu. Dobra, żebym nie pamiętał. Przy okazji teraz widzicie, jak wyglądają parcelki dla kamperów, tak? I tak, te parcelki są różnej wielkości. To jest wszystko zalesione. To jest totalnie wszystko zalesione. My oczywiście z jednym wielkim fartem, żeśmy znowu stanęli w miejscu bez drzewa. I dobra, tu mamy te budynki po prawej stronie. Z basenami, z grillami. O, jak widzę, jest budynek z grillem. Taras. Więc tu standard jest różny. I teraz mamy ten taki budynek, gdzie jest WC, prysznic, a potem jeszcze pokażę wam rzut szarej wody i chemię. Dobra, teraz tak, to co tutaj jest takiego dla mnie oryginalnego, ciekawego, to że tak wygląda dział męski, a tam jest dział damski. I tak naprawdę, jak ktoś jest pod prysznicem w kiblu, jest kibelek, a zaraz wam pokażę prysznic. Pani tutaj elegancko sprząta, fryteruje, czyści, jest perfekt, to jest wyczyszczone, wszystko wytygowane, tam nie będę wchodził. Jedę teraz. Słuchajcie, więc tak, toalety są mega czyste, prysznice są mega czyste, tutaj jest dział małych wanów z namiocikami, a my idziemy teraz pokazać, jak wygląda tutaj serwis kamperowy. To czego nie lubię, to właśnie liść pod słońce, bo praktycznie nic nie widzę, ale jesteśmy tutaj. Aha, żeby tak z ciekawostek, to jest godzina 8 rano, o, i mniej więcej tak serwis wygląda w ten sposób. Więc jak widzicie, wszystko jest ok na miejscu. Nie wolno mieć samochodów. I teraz tak, tutaj macie WC chemiczne do wywalenia kota. Takie trochę dziwne, jeszcze z takim się nie spotkałem. No ale dobra, jest zrzut wody szarej. I teraz tak, tu jest prysznic dla psa. Tu mamy prysznic dla psa. Umywalki zewnętrzne, no i tam WC i prysznic, które wam pokazywałem, to nie ma co pokazywać. Aha, właśnie, żeby nie było, słuchajcie, tutaj są praleczki. Jest praleczka, jak widzicie, z suszareczką, duża, olbrzymia. I kurczę, przegapiliśmy tu jeszcze wrzut na te domki z basenami, oczywiście, żeby nie było.
i wracamy do wyjścia. Powiem tak, no ten kemping w Rowini jest spokojny, ja bym mu dał 4 gwiazdki na 5 możliwe. O, jest tu praktycznie wszystko do wypoczynku. Powiedzmy tak, nie ma tutaj tej strefy takiej basenowej, zjeżdżalniowej, restauracyjnej. Dobra, restauracja tam była, tak? Ale on jest tu tak cichutki. Tutaj proszę, dział kamperowy pod takimi wysokimi, wielkimi drzewami. Zobaczcie, jak wygląda. Tutaj znów dział kamperów. Aha, i parcelki, z tego co słyszałem, parcelki są płatne za od wielkości parcelki. Rozumiem, że tak oni posegregowali tak i pilnują, żeby mały samochód nie wjechał na wielką parcelę. No, no, tutaj to chyba pani jest, kurczę. Pani jest z Polski? Nie, pani jest z Belgii. To wam teraz nie pokażę tego, ale pięknie, to jest pięknie. No tego dobra. I jak to tutaj wygląda? Tak, taki duży, duży plac parkingowy. Tutaj jest parking, że można sobie poczekać na ten. To jest parking, na którym można poczekać na samochody. A tutaj praktycznie jest ulica ta główna. I tu nie ma tak, że parcelka ma. Wszystkie parcelki są w tej samej cenie, prawie. Chodzi właśnie o różnicę tylko w wielkości parcelki. Nieważne, czy w tak zwanej pierwszej linii brzegowej przy ogrodzeniu, bo to wcale nie ma tu, nie jest tak tutaj postrzegane. Bardziej ta pierwsza linia jest taka przy ulicy, więc jest bardzo głośno, a tam gdzieś parę metrów w głąb już jest tam cichutko, spokojnie, silence, więc ta przy ulicy chyba nie powinna być droższa. Aczkolwiek to jest tak dziwnie skonstruowane, że jakby nie patrzeć, stoimy z widokiem na Rowini, prawda? W tym takim fajnym. Dobra, słuchajcie, podsumowując do brzegu, ten kemping ma bardzo dużo miejsc na kampery przeróżne. W tym momencie naprawdę facet nam pokazał 4 miejsca, które możemy sobie wybrać. I co ciekawe, obok nas jest dosłownie miejsce wolne, tak jak zaraz tutaj zobaczycie. Jest miejsce wolne, na które my nie możemy wjechać, bo to jest duża parcelka. Czyli widzicie, to jest mała parcelka, która nam przysługuje, tak wygląda od zielonego do zielonego, a to jest duża parcelka, która jest droższa. No powiedzmy, 2 bęki tak sobie stają, tak? Dobra, słuchajcie, my się zaraz zwijamy i inaczej, my się pakujemy, zwijamy. Co prawda ja jeszcze muszę puścić drona, więc ja idę puścić drona na Rowini, a potem lecimy dalej.